Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonach. Artur Dubiel na celowniku. Oraz Piotr Herman, czyli OSS Okiem Służb Specjalnych oraz Szpiegul.pl. To ja. Czasem <gry> nazywany przeze mnie kapitanem. Ta... Musiałem, Musiałem, Piotr. Wybacz. Piotr, ostatnie nasze spotkanie i była rozmowa o. Ostatnio rozmawialiśmy o, właśnie, o reportażach z przyszłości, która jest naszą teraźniejszością, czyli o. Tak głównie polskiej science fiction lat 80. Ja nie wiem, czy tak do końca się na tych polskich tak skupiliśmy, ale ja myślę po tych odezwach. Niestety, szanowni państwo, nie chcę się wam w socjalach komentować najróżniejszych. Bo najczęściej jest to feedback, taki bym powiedział bezpośredni albo face to face albo jakimiś wiadomościami zachęcamy do tego aby czasem jednak coś skomentować nawet zachęcamy jak najbardziej nawet jak będziecie mieli coś skrytykować jak najbardziej zawsze to też Wymusi na nas chęć pewnej reakcji i mogą się naprawdę zacząć toczyć dość ciekawe dyskusje. No, tak jest, tak jest, tu się zgodzę. No, my oczywiście bardzo dużo nie poruszyliśmy wątków, ale może dzięki temu to ten odcinek był taki skomasowany i aż miły. Ja dzisiaj też nie wiem, czy my tematykę, którą sobie zarzuciliśmy, czy my też dzisiaj, że tak powiem, wszystkie wątki poruszymy, czy to uda nam się skomasować, czy nie. Nie wiem, nie wiem. Piotrze, ja to mam taką nadzieję, że nam się właśnie udaje. W pewien sposób zainteresować naszych słuchaczy, naszych odbiorców, aby sami pewnych rzeczy szukali, a nie, że mają wszystko wyłożone, a umówmy się tak naprawdę to w większości rzeczy nie poruszamy. Niestety, niestety. Ale dzisiejszy temat jest w pewien sposób, ja bym powiedział, że może nie następstwem, może nie konsekwencją, ale mocno, mocno powiązany. Bardzo, bardzo. A jednocześnie stanowi takie abecadło służb specjalnych w ogóle w świecie. Taka prawda. I chyba nie tylko bo obaj zdaje się, że sobie co nieco wynotowaliśmy do dzisiejszej rozmowy i zaraz do tego przejdziemy, ale jakbyś mógł zrobić małe wprowadzenie, bo już trochę rozmawiamy, a nasi słuchacze dalej nie wiedzą, o czym dzisiaj będzie. Jasne, dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać we dwóch, pozarzucać się różnymi, różnymi za i przeciw i tak naprawdę wyjaśnić, czym jest to, co często nazywa się po angielsku Deep State albo po prostu głębokie państwo o to głębokie państwo to jest takie nazewnictwo które nieszczególnie się przyjmuje i może w ogóle jest tak że kiedy pytamy o to co to jest ten deep state co to jest to Państwo głębokie, to sama ta, samo to pytanie, tak? Żeby w jakikolwiek sposób ocenić, jest to, to pytanie jest już subiektywne. Odpowiedź na to pytanie też zależy od perspektywy osoby pytającej, osoby, która na ten temat mówi, czyli z mojej perspektywy może to wyglądać inaczej, z Twojej inaczej. To nie jest matematyka, to nie są nauki ścisłe. Tutaj trzeba dużo wyjaśniać, omawiać i dopiero wtedy dochodzić do tego, co to jest, czym to jest i tak dalej. Dlatego, że no, tak co do zasady to owe głębokie państwo, owy deep state jest tak postrzegane jako takie złokonieczne. To znaczy albo udaje się, że tego nie ma... I to jest takie zło, którego nie widzimy. Albo po prostu tak się dochodzi do wniosku, że, że, że taki deep state jest niezbędny do utrzymania bezpieczeństwa narodowego, bo właśnie o to chodzi w deep state, a inni inni z kolei widzą w tym bardzo duże zagrożenie dla demokracji, dla przejrzystości, a to wcale tak nie jest. Nikt z tych osób, z tych ludzi nie ma racji i jednocześnie wszyscy jakąś część racji mają. Piotrze, problem polega też chyba na tym, że praktycznie w każdej rozmowie, artykule, nagraniu, cokolwiek na ten temat nie znajdziemy, a umówmy się, w polskiej infosferze wcale za dużo tego nie ma, to bardzo często jest to też jednak podkreślane, że a być może to tylko teoria spiskowa. No bo umówmy się, dowodów dzisiaj za dużo tak naprawdę nie tak, będzie. Tak, ale jeśli chodzi o teorie spiskowe, to zwróć uwagę, że są trzy rodzaje teorii spiskowych tylko trzy rodzaje. Na zasadzie tego, co kiedyś powiedział ksiądz Tischner? Nie, nie, nie. Pierwszy rodzaj to są operacje decepcyjne robione przez wojsko, przez rząd, żeby coś zamaskować i wypuszcza się kaczki dziennikarskie. Ale to są decepcyjne, nie dezinformacyjne, tak? Czyli one są skierowane do konkretnych osób rządzących służbami obcych państw, innych niż nasze, tak? Służbami yy, wojskimi i tak dalej. To jest decepcja, to jest pierwsze. Drugie... To jest to wytwór tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli ludzi, którzy mają tak fantastycznie, bujną wyobraźnię, że najlepsze, najwyższe nagrody z zakresu fantastyki powinny być im wręczane, bo wymyślają tak nieprawdopodobne rzeczy. A trzecia. To są wyznawcy, wyznawcy, że tak właśnie istnieje, jest rząd światowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i z tymi wyznawcami są ludzie, którzy ich pompują, bo na przykład kręcą na temat wszelkich teorii spiskowych tam filmiki, podcasty, i tak dalej. To rośnie, rośnie, rośnie. I to są jedyne trzy rodzaje. Chociaż ten trzeci rodzaj, ci, ci wyznawcy tych teorii spiskowych, oni uważają, że jest jeszcze jeden rodzaj, który nigdy nie jest zauważany, mianowicie oni uważają, że tym czwartym rodzajem tych teorii spiskowych jest najprawdziwsza prawda. No pewnie w tym wszystkim coś jest, ale tak naprawdę, Piotr, właśnie, może i później o to powinienem zapytać, ale bo nasze rozważania też, tak jak powiedziałem, mają sprowokować innych, czyli tych, którzy nas słuchają do, do pewnych rozmyśleń. To tak naprawdę ten Deep State, głębokie państwo, no taka trochę niefortunna ta nazwa po polsku, jak to zwykle bywa, ale to ma być pewnego rodzaju zabezpieczeniem, takim demokratycznym hamulcem na to, co się czasem dzieje, bo zobacz, że chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych mówimy, że istnieje coś takiego, żeby właśnie czasem się ci władcy nie zapędzali z pewnymi rzeczami. Czy tak naprawdę chodzi o, o pewien biznes, bo jak się dobrze zastanowić i to środowisko, o którym mam nadzieję, że za chwilę więcej powiemy, które może je tworzyć, no to nie tylko uczciwi i dobrzy ludzie w tym wszystkim siedzą. Czy może to jest hybryda tego wszystkiego? To zależy od tego, którą z koncepcji Deep State'u będziemy sobie omawiać. Oczywiście, może umówmy się już teraz na samym początku, że to, co o czym mówiliśmy, czyli wszelkiego rodzaju spiskowe teorie tajnego rządu, który sprawuje władzę nad państwem czy nad światem, odrzucamy i o nich dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy. W ogóle nie zajmujemy się teoriami spiskowymi sensu stricte, ok? I teraz zobacz. Jeśli chodzi o Deep State, to on ma kilka różnych znaczeń. Po pierwsze, to mogą być rządy. Przepraszam, to mogą być plany rządu awaryjnego, który przejmuje władzę w przypadku jakiejkolwiek katastrofy, czyli chodzi o zachowanie ciągłości rządów. Przykładem takiego deep state, takiego głębokiego państwa jest przekazanie władzy podczas wojny wrześniowej w 1939 roku w skutek internowania polskiego rządu w Rumunii. Tu mamy do czynienia z deep state, oczywiście w koncepcji, że chodzi o plany rządu awaryjnego. Tak? Czyli coś takiego, że gdzieś tam mieliśmy osoby, które mogłyby sprawować różne funkcje, czyli taki rząd cieni, jak to kiedyś też próbowano, i czy, czy w Wielkiej Brytanii też opozycja zawsze tworzy, prawda? To jest pierwsze rozumienie tego deep state dość płytkie, trzeba przyznać. Kolejne rozumienie jest takie, że to jest rząd, który jest kierowany przez niewybieralną demokrację. Chodzi o to, że na przykład w Wielkiej Brytanii gdzie też możemy wskazać, że, że istnieje coś takiego jak Deep State? Zresztą o tym Tony Blair mówił przecież premier, jest służba cywilna. Ona trwa bez względu na to, jacy politycy rządzą. Politycy się zmieniają i tak dalej, ale politykę realizuje służba cywilna. Realizacja tej polityki jest ciągle bez względu na to, kto rządzi, w, w tym samym kierunku, tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj się mówi właśnie, niewybieralna demokracja, czyli w tym przypadku służba cywilna, rządzi. To jest ten Deep State. Nieco głębsze rozumienie. Można też przez Deep State rozumieć rząd, który jest kierowany przez służby bezpieczeństwa. Jest to tak zwana sekurokracja, i z tym mamy do czynienia na przykład w Rosji, gdzie służby bezpieczeństwa przeniknęły w wszelkie instytucje, w tym wojsko. Podobnie jest zresztą w Chinach. No i taki, ile ja chyba trzy wymieniłem, nie? No to jeszcze czwarty byłby taki, że to jest rząd, który jest kierowany przez bardzo silne, rozbudowane powiązania administracji państwowej. I przykładem są, to już wspomniałeś, USA. Z takimi hybrydowymi powiązaniami funkcjonariuszy rządowych, a także najwyższego szczebla w przemyśle, w finansach. Takim przykładem może być Turcja, której wojsko przecież już od lat 90. współpracowało z handlarzami narkotyków i z asasynami, zabójcami, po to, aby prowadzić swoją brudną wojnę z kurdyjskimi powstańcami wówczas. Także jest to, jak widzisz, takie znaczenie, no dobra, powiesz. Ktoś tam próbuje coś wyjaśnić, ale tym się zajmują nauki polityczne, politologia, mało tego. Jest międzynarodowe prawne ujęcie tego pojęcia, jakim jest Deep State. Zgodnie z międzynarodowym prawem publicznym, gdy chodzi o tę kwestię, Deep State i chodzi o kwestię odpowiedzialności prawa, to jest używany właśnie termin Deep State w odniesieniu do państwa. Jest bowiem tak, że państwo ponosi. Odpowiedzialność za działania podejmowane nie tylko przez władze czy też przez przedstawicieli państwa, ale także przez innych urzędników, przez władze regionalne, przez spółki publiczne, a także podmioty prywatne, które mają wpływy w danym państwie. Ta zasada przejawia się bardzo jasno, chociażby w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Więc nie można powiedzieć, że Deep State jest wyciągnięty z księżyca i nie istnieje. Tylko chyba jest mały problem, bo jak sam powiedziałeś, deep state możemy różnorako rozumieć i teraz nawet w ujęciu prawnym, skoro w pewien sposób chcesz potwierdzić istnienie deep state'u, chociażby przez właśnie prawne jego uregulowanie, to tak naprawdę mówimy o, bym tak powiedział, dobrych intencjach, a nie zawsze ci, którzy w tym cieniu siedzą, w tym głębokim państwie, będą niestety, niestety znowu tymi, tymi dobrymi. I ja trochę przeglądając i szukając informacji również na ten temat, żeby mnie coś zainspirowało i żebym ci tam jakieś szpileczki mógł powbijać w trakcie rozmowy, tak żebyś się mógł rozwinąć, rozkręcić, mm -hmm. to wiesz, tak naprawdę jak się zastanawiałem nad tym wszystkim, to tak. Mówiliśmy ostatnio chociażby o książkach Piotra Wrońskiego, przy okazji pozdrowił nas z powrotem, jako jeden z nielicznych coś skomentował, a mówiąc całkowicie poważnie to on tam też w tych książkach skazywał coś w rodzaju, może nie tego rządu światowego, o którym dzisiaj ty nie chcesz rozmawiać, ale o pewnych układach, zazwyczaj mocno bogatych, delikatnie mówiąc, ludzi. Pojawił się, nie oglądałem, przyznam szczerze, bo to dzisiaj dopiero odkryłem na Foxie i to już pięć lat temu mówił o tym Piotr Niemczyk w rozmowie na Onecie, tak jak powiedziałem pięć lat temu, mówił o serialu Deep State, który na Foxie miał lecieć. Nie widziałem ani pół odcinka, przyznaję się bez bicia. Ale widziałem ja kilka odcinków, bo na Netflixie jest. A to chyba, chyba się zobaczą. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Trochę odnosząc też do naszej sytuacji, przecież, no bo politycy, biznesmeni, przedsiębiorcy, trochę świata przestępczego, umówmy się, finansjera, mniej lub bardziej formalne banki. Koncerny najróżniejsze, tak? Bo to może być jakaś motoryzacja farmaceutyczna, tym podobne. Wszyscy ci tak naprawdę poza państwowi aktorzy, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, chociaż jak dla nich pewnie ten naród czy państwo jest tą być może w pewien sposób ostatnią rzeczą, z którą chcą dyskutować, mówimy o tych teraz, że tak się wyrażę, niedobrych. Ale odnosząc do tej polskiej sytuacji, bo zacząłem o tym mówić, no to przyjmując być może też jakąś teorię spiskową, no bo przy okazji dwóch panów, którzy aktualnie. I nie będę sobie tutaj żartował, odpoczywają w miejscu odosobnienia i powiązując też tak naprawdę ze sytuacją, gdzie jeden gość nie żyje, i mam na myśli tutaj oczywiście pana Lepera. No, uwagi, mieliśmy to przedstawione tak, a nie inaczej, tak? Wiemy, Ty wiesz i, i część chyba słuchaczy też, jak ja mam akurat podejście do niego jako reżysera jego twórczości, no, ale jednak. To też może pokazywać, że takie ośrodki też mogą być, niestety. Może ktoś powiedzieć, że to jakaś teoria spiskowa, ale skoro sobie rozważamy i się zastanawiamy, to myślę, że też warto w ten sposób pomyśleć, zastanowić się, czy też właśnie nie są gotowi nawet do takich czynów. No bo może się okazać, że w taki sposób się wyklucza osoby w pewien sposób niewygodne albo które być może za dużo wiedzą. Ja zobacz sobie ten Deep State. Też na podstawie tej rozmowy, której kawałek tak naprawdę ja tylko słyszałem, wynotowałem sobie, że Deep State może być mocno, a nawet znacząco powiązany i ze społeczeństwem obywatelskim, ze służbami specjalnymi, o których oczywiście dzisiaj wspominałeś już, z procesami sterowania społecznego. Z procesami, tym samym procesami wyborczymi. Opowiedziałeś o operacjach decepcyjnych. No niczym innym to też nie będzie, jak będzie powiązane przecież z operacjami psychologicznymi, wymierzonymi przecież, jakby nie patrzeć, w podmioty i osoby decyzyjne w państwie. Przykład, jeśli chodzi też o procesy wyborcze, no Cambridge Analytica. To wszystko być może gdzieś tam, jako taki mniejszy odłam, wchodzi też lobby. No. Jakbyśmy tak dobrze się zastanowili i porozmawiali ze trzy godziny poza anteną, no przypuszczam, że sporo byśmy wynotowali i rozdział do książki mielibyśmy chyba gotowy. Tak. Tylko czy ciągle jeszcze mówimy o Deep State, czy mówimy o jakichś innych zjawiskach? Rozumiesz? Dlatego, że Deep State, głębokie państwo, dotyczy tego wszystkiego, co jest związane z rządzeniem państwem. Ale zakłada, że mi się wydaje pozytywny scenariusz, że on nie zawsze taki musi nie być. Nie zakładam tylko pozytywnego. Powiedziałeś o, o. Najpierw powiem zagranicy, bo to jest taka szybka zajawka. Zobacz, za granicą mieliśmy do czynienia z czymś, z katastrofą czyli, że tam doszło do wojny domowej w Ekwadorze. I mało tego, okazuje się, że grupy przestępcze, zorganizowane grupy przestępcze, te poważne, zaczęły zajmować miejsce państwa. Czyli wypełniać funkcję państwa. Doszło do wojny domowej, bo grupy przestępcze, jak powstańcy kiedyś, po prostu, no co, no wydaje się, że będą tworzyć nowy rząd, że to jest odrębna kwestia, czy w ogóle państwo rządzone przez przestępców będzie państwem uznawanym, nieuznawanym, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Bo tutaj mamy jeszcze inne różnego rodzaju kategorie, tak? Mamy kategorię państwa tajnego, mamy kategorię państwa podziemnego, mamy takie kategorie, jak mówiłem o, o, o wojnie domowej, tam miał miejsce zamach stanu, tak naprawdę. Zupełnie niespodziewany, chyba nieszczególnie rozpisywany w literaturze, czyli, że to wybuchło od strony zorganizowanej przestępczości. Ale to jest za granicą. Natomiast i, i tam zobaczy, ile tam mieliśmy do czynienia różnego rodzaju. I deep state, i różnego rodzaju ośrodków rządzących, bo przecież ci przestępcy atakując państwo tak czy inaczej tworzą ośrodki rządowe, rządzące, te, te, te powstańcze w cudzysłowie, oczywiście zrozumie. I tam mamy do czynienia nie tylko z deep state, bo teraz ten deep state może próbować w jakiś sposób dogadać obie te strony, chyba że tych stron, jak znam, życie jest i więcej. To jest rzecz jedna, za granicą na podstawie ekwa, Ekwadoru, bardzo fajny przykład. Ale jest jeszcze inny przykład, który jest u nas. Zobacz, jak w jakim. Ja nie będę teraz oceniał i nie będę wskazywał, tylko mi chodzi o, o to, i czego to dotyczy, kto winien, kto nie winien, kto ma rację, kto nie ma racji. Chcę tylko pokazać pewien obraz, że my mamy tak głęboki kryzys konstytucyjny w chwili obecnej w Polsce strasznie głęboki nieuznawanie nie tylko Jednego sądu przez drugi sąd, ale izby danego sądu przez izbę drugiego sądu. No, sędziowie jednej strony, drugiej strony, i tak dalej, wszyscy mają wpływy. Niby jest jeden rząd, niby jest premier. W rzeczywistości sam zobacz, czy mamy do czynienia z deep state, czy mamy do czynienia z rządem cieni, z rządami cieni. Zaraz zresztą wyjaśnię może, może te kwestie, co to są te rządy cieni, i tak dalej. Natomiast sam zobacz, że to wcale nie jest pozytywne. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że może być taki układ, jaki ma miejsce u nas w Polsce, i tam mamy do czynienia z bardzo ostrą walką polityczną na poziomie nie tylko parlamentarnym, na poziomie jakimś rządowym, ale pozarządowym jakimś tym, właśnie, który wydawałby się nam taki tajny, tak? Te wpływy, one wzajemnie się ścierają. Tam się używane są na ostro bardzo narzędzia prawne, narzędzia konstytucyjne itd. itd. i to też, Robi się w odniesieniu do Deep State, który u nas, czy nam się to podoba, czy nie, jak najbardziej funkcjonuje, bo Deep State funkcjonuje wszędzie tam, gdzie państwo jest naprawdę zorganizowane na nieco wyższym stopniu niż jakiś Bantustan, nie? No, mi się też w pewien sposób od razu skojarzyła sytuacja, jak zacząłeś mówić, z dwóch miejsc. No to zacznę od końca, od zagranicy. Patrząc czasem na układ, że tak się wyrażę, państwa włoskiego, i możliwości, które ma mafia, możliwości czasem i blokowania państwa, a czasem no i szantażowania go, że jeżeli będzie po ich myśli, to wtedy będzie w porządku. No, najprostszy przykład śmieci. tak? To jeden taki przykład, gdzie no, w pewien sposób no, tworzą właśnie swoje, swoje struktury oczywiście kierowania pewnymi rzeczami i mając no, realny wpływ na codzienne życie obywatela i nie tylko obywatela. Mówię o tej prawdziwej mafii, a nie po prostu o przysłowiowych przestępcach z miasta. Idąc już na nasze podwórko, no pewnie też czytałeś, kiedy rządy u nas się zmieniały, wracał oczywiście temat i odpolityczniania służb, i to, co czasem też poruszamy w naszych rozmowach, czyli najróżniejszych reform, nie tylko służb specjalnych, ale też i tych mundurowych. No i pojawiła się w mediach informacja, że spotkali się najróżniejsi, no, w cudzysłowie, oczywiście, panowie ze służb, tych, których już nie ma, byli szefowie, byli wysocy oficerowie. No, i z jednej strony można to oczywiście odczytywać dość pozytywnie, czyli no martwią się o ojczyznę, między, między sobą rozmawiają, co można zrobić. Nie jeden z nich pewnie i komuś też doradza mniej lub bardziej oficjalnie. Z drugiej można też na to spojrzeć no mocno negatywnie, czyli że ktoś znowu próbuje jakiś swój układ zrobić, i pewnie wracamy do tego. Trochę punktu wyjścia, o którym ty powiedziałeś, że wszystko zależy no, od tego człowieka, który nadaje, odbiera, który w ogóle interpretuje daną sytuację. No tak jest, ale dlatego ja ci chcę pokazać, że, że deep state dotyczy tego elementu, który jest związany z rządzeniem państwem. Tego elementu. To jest tak, że ja tutaj rozrysowałem sobie taki trójkąt, jak się zastanawiałem nad tym, jak, jak to spróbować wyjaśnić, wyjaśnić, ponieważ deep state zawiera się pomiędzy tymi trzema, no nie tyle elementami, to są takie tezy, które sobie wynotowałem. Takie najistotniejsze tezy, które dotyczą tego, kiedy mamy do czynienia z tym zjawiskiem, jakim jest Deep State. No i tak, jeden róg tego trójkąta, to sobie wypisałem, że to są ukryte struktury i tajne operacje. Czyli to jest taka teza o istnieniu ukrytych struktur. One nie muszą być bardzo skomplikowane, ale że one istnieją, te powiązania. I one są właśnie owym Deep State, bądź też rządem cieni. Chociaż ja bym chciał dzisiaj jeszcze wyjaśnić, że między rząd cieni a Deep State to są dwa różne zjawiska. To nie jest to samo. I one działają w ukryciu i mają wpływ na decyzje rządowe, tak? Czyli ten jeden nasz kąt, naszego trójkąta, to są ukryte struktury i tajne operacje. Kolejny tutaj róg naszego trójkąta, wypisałem sobie decyzje wewnętrzne, a wartości demokratyczne. Czyli to jest taka teza o możliwości zachowania równowagi, że istnieje taka możliwość zachowania równowagi pomiędzy koniecznością utrzymania bezpieczeństwa narodowego, Poprzez różnego rodzaju tajne operacje, bo to się od razu wiąże z Deep State. Tu nie chodzi o bardzo skomplikowane operacje, tylko o to, że te operacje nie są podawane do opinii publicznej. Nie wiadomo, dlatego one są tajne. Czyli pomiędzy tymi tajnymi operacjami a demokratycznymi wartościami, a także przejrzystością rządową dla ludzi oczywiście. Tu występuje taki dylemat demokracji, czyli dylemat pomiędzy potrzebą utrzymania tajemnic, a demokratycznymi zasadami przejrzystości, które, które obowiązują. No i trzeci nasz rożek naszego trójkąta to jest wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe, czyli to jest teza o wpływie, o tym, że Deep State ma wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. I teraz z tego trójkącika sobie zrobiłem takie, jakie najważniejsze zjawiska, i tu też mówię, dużo nie mogłem tego szukać, ja to skomasowałem sobie. Jakie zjawiska mają związek z Deep State? I takie są bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to są tak: ukryte struktury rządowe, to powiedziałem przed chwilą przecież o tym, tajne służby, to cały czas mówiłem, że, że to istnieje, bo jest bezpośredni związek z, z tajnymi służbami, jeśli chodzi o Deep State, tajne działania, tajne operacje. To są bezpośrednie zjawiska i występują również zjawiska pośrednie. Chciałbym je dzisiaj omówić, bo dotyczą Rosji, chodzi o sekurokrację. To jest odrębne pojęcie, Ono nie ma to nie jest deep state. Chociaż w jednym rozumieniu takie może być, ale to tak naprawdę bardzo wąskie rozumienie byłoby. Sekurokracja, czyli sytuacja, w której bezpieczeństwo narodowe dominuje w strukturze władzy, tak, gdzie służby rządzą wszystkim. Takim drugim pośrednim są kryzysy polityczne, powiedziałem o Ekwadorze. Chodzi o to, że w czasach kryzysów politycznych, takich właśnie jak zamachy, konflikty zbrojne, tu mamy do czynienia z wojną cywilną, z wojną domową. Czy też wszelkie inne sytuacje, które wymagają szybkich decyzji, to ukryte struktury wzmacniają swoje wpływy wówczas. No i trzecia, tak pośrednie zjawisko związane z Deep State, to relacje międzynarodowe, bo, bo o tym też trzeba pamiętać, ja mówię o kierowaniu państwem, a to też ma związek z relacjami międzynarodowymi, tym bardziej, że w prawnym ujęciu międzynarodowym Deep State ma swoje miejsce. I w tych relacjach chodzi o to, że ukryte struktury rządowe. Czyli nasz Deep State wpływają na relacje międzynarodowe, szczególnie w kontekście dyplomacji, negocjacji, a także wszelkich tajnych umów. I teraz to, co ci wymieniłem, jest to, to tym, to jest przedmiot, którym zajmują się nauki polityczne, politologia. Deep State jest rozważany w dziedzinie nauk politycznych. I teraz nie spotkałem się z tym, żeby było rozważane u nas w nauce Polskiej, ale w nauce anglosaskiej. Jest w naukach politycznych jak najbardziej. I znowuż, tam jak sobie spojrzałem, tylko co jest przedmiotem, czym się zajmują, to proszę: struktury rządowe, demokracja, autorytaryzm, bezpieczeństwo narodowe, wpływ na politykę, no i teorie spiskowe. Dziś ich nie ruszamy, więc tego tematu w ogóle nie chcę ruszać. Ale w ten sposób analizuje się deep state, to są takie aspekty, którymi zajmują się w ramach nauk politycznych. I teraz. Właśnie w politologii bada się, czy zjawisko, jakim jest deep state, ma wpływ negatywny, czy ma pozytywny, czy jest niezbędne na wpływ na funkcjonowanie państwa. Także wydaje mi się, że, że patrząc na to od strony naukowej, nauk, naprawdę można dojść do bardzo interesujących, ciekawych wniosków. No, niezaprzeczalnie, całkowicie się z Tobą zgadzam. Ale mam taką zagłoskę dla Ciebie, zadanie. Mhm. Bieżące, że tak powiem, czyli mm -hmm. bez, bez przygotowania, bo słuchaj, no mówimy tak naprawdę też o różnych ujęciach tego deep state'u, o tych, którzy mają te intencje dobre, te niekoniecznie, te być może takie trochę mieszane, ale w tych najróżniejszych ujęciach ja mam wrażenie, to co ty mówisz, to co ja trochę gdzieś ci tam momentami w jakiś sposób nawet i przeciwstawiam, to sporo jest jednak tych punktów wspólnych, czyli funkcjonuje to właściwie na, na podobnej zasadzie i takie pytanie mi się rodzi, takie zagwozdkowe, właśnie. Czy według Ciebie to taki deep state to odpowiada całemu państwu bardziej regionowi, być może jakiejś grupie nazwijmy to interesu, tak bo w politologii też takie pojęcie się pojawia, a jakby podsumowując, czy sobie wyobrażasz na pewnym obszarze tak naprawdę kilka i tak spolszczając lekko kilka dipów teraz? Nie. To znaczy, jeżeli na przykład w Unii Europejskiej mamy mnóstwo deep stateów, dlatego że mamy mnóstwo państw, natomiast deep state działa w państwie. Ty prawdopodobnie mówisz w tej chwili, porównujesz deep state i rząd cieni. To są dwie różne kategorie. Nie, nie, Piotrze. rząd cieni to rząd cieni. Wiem, że chcesz to jeszcze rozwinąć, ale tak znaczy. Nie, to... Niekoniecznie, tylko że chodzi o to, że państwo jest dominującym podmiotem w polityce. Ciągle, to bez względu na to, są oczywiście organizacje międzynarodowe, jest Unia, która jest państwem unijnym, takim jeszcze ułomnym, ale jest. Natomiast, no, póki się nie stanie jednym państwem, to mamy do czynienia ze zbiorem państw w ramach Unii, mimo wszystko. To państwo jest i w każdym państwie są różne interesy. Ten deep state działa na przecięciu wielu różnych interesów. U nas na przykład wykuwa się dopiero ten deep state. On się w tym znaczeniu, że po wyborach po tym, że jest stara siatka władzy i nowa siatka władzy, i mówię o tej niedemokratycznej, tej niewybieralnej, znaczy demokratycznej, ale niewybieralnej części, tak? Urzędników państwowych, funkcjonariuszy państwowych, tych, którzy zostali po poprzednich, a tych, którzy są już obecnie. Te siatki się wzajemnie ścierają, bo się wykuwa nowy ład. Wiem, że to pięknie wygląda. No to ja mam. To poczekaj, takie pytanie mi się teraz nasunęło. Czy to trochę może wyglądać tak, że raz jesteś mówiąc w dużym skrótem myślowym u władzy a raz jesteś w deepie, a za chwilę jest zmiana i ci co byli u góry to schodzą. nazwijmy to do tego kanału, a ci z tego kanału wychodzą na. Ale deep state ulicę. Deep state w takim bardzo szerokim ujęciu to jest nie tylko rząd, to są również tak jak w stanach tak yy, powiedziałem cała cała sfera biznesu, industrii i finansów. Yy, ta, ta wierchuszka tak również tam są. W przypadku Wielkiej Brytanii do tego dochodzi służba cywilna i u nas też zauważnie mamy służby cywilnej, a to urzędnicy w tej chwili się wzajemnie prowadzą tą walkę o władzę. Nie no, formalnie służbę cywilną mamy tak, bo większość tak naprawdę urzędników Ja, będących... nie, mówię, ta, ja nie mówię o rzeczach tak. formalnych. Ja mówię o tym, bo, bo, bo normalnie jest tak. Oczywiście w tej chwili tak nie ma. Ale dotychczas było tak, że jak ktoś przychodził do władzy to wymiatał wszystko w urzędach, aż do pań sprzątaczek. No, ale to jest ta nieszczęsna kwestia upolitycznienia wszystkiego, co się da, tak? No tak, ale to tylko wskazuje, że ta służba cywilna, no, nie ma takiej siły i tak nie działa. Często jest tak, że w Stanach na przykład traktuje się trochę węższe rozumienie, bo to jak kto rozumie, że na przykład y, szefowie wszystkich służb, y, urzędów, departamentów i tak dalej, że oni to tworzą między sobą owy o, o, o deep state i to oni o wszystkim decydują. Przychodzą nawet, nawet oni mogą się zmienić, ale ponieważ reprezentują dane, dane instytucje, dane organizacje, to nadal jest kierunek już tak nadany, że kolejni, którzy przychodzą, Nadal, że tak powiem, nawigują w określonym kierunku. To dlatego dochodzi do takich sytuacji, że kandydat na prezydenta mówi jedno, zostaje prezydentem, zostaje wprowadzony w różne sprawy i nagle mówi, że to, co mówił, to już nieistotne, bo, bo jednak trzeba tak, nie? To traktujesz Deep State jako tak naprawdę wymaganą konieczność, właśnie na nie. czas, nazwijmy to kryzysu? Czy jednak też zagrożenia w tym wszystkim widzisz? Ty, jako ty. Nie, to jest. To jest tak samo sprzężone z państwem jak istnienie biurokracji, moim zdaniem. Po prostu jest. Po prostu jest, dlatego że dochodzi do takich sytuacji, że ludzie się ze sobą komunikują na poziomie, na poziomie tak? czyli w systemie horyzontalnym pomiędzy sobą. Na wszystkich poziomach zarządzania, nie tylko operacyjnych, taktycznych, ale również strategicznych, również ideologicznych. Rozumiesz? Szefowie ze sobą się kontaktują tak czy inaczej. Nie, no, ja całkowicie Cię rozumiem, i zdecydowanie nawet bym traktował osoby, które są w danym momencie decyzyjne, nieważne co tak naprawdę robią na co dzień służbowo, no to można powiedzieć, że poświęcając się w wolnym czasie, no to tak naprawdę działają propaństwowo. To wszystko zależy, kto rozumie, kto, kto jak rozumie państwo, prawda? Ale tak, to chodzi o to. Moim zdaniem to chodzi o to. Widzisz, to jest fantastyczna rzecz. Tajne państwo, czym jest tajne państwo? Dobra, już nawet nie będę rozróżniał tajnego i podziemnego państwa. Załóżmy, że to jest tożsame, tylko załóżmy, bo, bo nie są tożsame i różnią się. Podziemne, polskie państwo podziemne z czasów II wojny światowej. To czym ono było? To właśnie państwo, te struktury rząd, rząd, rządowe w kraju, tak? Ale czy możemy to w tym momencie rozumieć właśnie jako Deep State, czy tak naprawdę strukturę nie, państwową. Nie możemy pra... tego rozumieć jako Deep State, no, no, ale no chciałbym właśnie, w ten sposób no wyjaśnić. Na czym to polega? Tu mieliśmy do czynienia z tym, że powstało państwo podziemne. Państwo, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że istnienie państwa podziemnego jest domeną teorii spiskowych. I często się mówi, że nigdy w życiu w historii nie zaistniało, dopóki ktoś nie mówi na polskie państwo podziemne i jest. Yy. <laughs> I teraz podam ci coś, coś, coś drugiego, żebyś wiedział o, o co chodzi. Powstał cały aparat państwowy, powstało wszystko, powstało państwo podziemne, nie Deep State. No właśnie, bo mi tutaj chodzi też o ten element skrytości no, w przypadku. No nie tylko, bo teraz chcę powiedzieć o, o Irlandzkiej y, Irish Republican Army, IRA. I teraz ona nie może być uznana nawet za podziemne państwo. To była paramilitarna organizacja. Nawet nie organizacja, to było wiele różnych paramilitarnych organizacji. Historycznie oczywiście, no ale teraz z Brexitem to nie wiemy, co się może wydarzyć. Natomiast. Mimo tego, w przypadku Ira nie możemy mówić w ogóle o istnieniu żadnego tajnego państwa, żadnych struktur państwowych. Rozumiesz? Nic, co jest związane z rządzeniem i państwem. No a przecież mieliśmy do czynienia z czymś tajnym, z takim tajnym państwem, no niemal państwem podziemnym, a jednak w przypadku Irlandii nie mieliśmy z tym do czynienia, mimo że tam powstało później pa państwo irlandzkie z tego. W przypadku Polski mieliśmy do czynienia z całym aparatem państwowym podziemnym. Ale chcesz tak trochę między wierszami powiedzieć, że to się wzajemnie musi wiązać, i właściwie tak, nie ma wyjścia. Tak, się, chcę, tak? Pokazać, chcę pokazać na tej podstawie, że to nie są deep state, ale chcę zobrazować, kiedy możemy traktować, że mamy do czynienia z deep state, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z rządem w jakimkolwiek znaczeniu. Z siłą państwową, nie tylko partyjną ale z siłą państwową. PPS przed I Wojną Światową, pomimo, chodzi mi o lewicę oczywiście Piłsudskiego, pomimo, że oni mieli bojowników, później strzelcy i tak dalej, to nadal nie było nie żadne, żadne państwo podziemne. Nic takiego. To jak było jak Ira właśnie. Tajność wszystko była. Dopiero, dopiero w, po XVI roku yy, zaczęło się wykuwać państwo i, to, i tak nam stworzyli okupanci tak naprawdę, zapórcy. Dłuższa bajka. Natomiast chodzi mi o to, że z deep state'em mamy do czynienia w określonych warunkach. Nie wszystko jest deep state'em. To chcę powiedzieć. To państwo formalne, rząd, tak naprawdę z deep state'em powinien jakby współpracować i tutaj taka korelacja, symbioza, synergia powinny się pojawiać, czy właśnie też ten deep state taki pozytywny, dobry, że tak się wyrażę, właśnie powinien być takim bezpiecznikiem i wtedy kiedyś... Nie kiedy ma dobrego się... i złego deep state'u, nie ma złego dobrego rządu i tak dalej. Oczywiście w danym kontekście, w danej sytuacji historycznej i faktycznej możemy oceniać rząd. Ale prawda jest taka, że, że nie ma. No. Rozumiesz to, że my dzisiaj teraz oceniamy coś w dany sposób, nie znaczy, że za 10 lat będzie tak samo oceniany. No to mi się chyba taki wniosek szybki nasuwa, nie wiem czy do końca uprawniony, że Powiedziałeś o ocenianiu, no to rząd możemy oceniać oczywiście według własnych wartości pewnych, ale Deep tu nie do końca będziemy w stanie z prostej przyczyny, bo tak naprawdę nie wiemy ani kto a do końca, ani jak funkcjonuje i czego tak naprawdę chce, czy chce naszego dobra, czy nie. Oczywiście tu już idę trochę szerzej, ale no to może być dość ciekawa różnica, tak naprawdę. No bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Ja ruszyłem tą tematykę państwa podziemnego, mówiłem państwie tajnym. Jeszcze pamiętajmy o państwach nieuznawanych, które mają swoje rządy, mają swoje często deep state'y w tych rządach. One istnieją w tych państwach. One istnieją, a, a mimo, mimo że są nieuznawane te państwa, tak? A ty w tej chwili, to taka uwaga jeszcze dodatkowa, a ty, ty w tej chwili mówisz o bardzo interesującej rzeczy i politologia również się nią zajmuje, ponieważ to, o czym ty mówisz, to jest takie. Takie pytanie, ponieważ Deep State istnieje, to czy istnieją takie praktyki, które są ukierunkowane na zrównoważone funkcjonowanie tych właśnie ukrytych struktur? Takich, ta, w taki sposób, żeby one respektowały demokratyczne wartości, jeśli tego nie robią. Powtarzam, jeśli tego nie robią. Takie fajne pokazanie, od strony miałem nie mówić, ale od strony, właśnie teorii spiskowej, wspaniałe to było w archiwum X. Ten facet z tym cygarem i te UFO, nie? to był właśnie przedstawiciel tego deep state'u takiego spiskowego, ale amerykańskiego. Pytanie, czy, na czyją on korzyść działał. Nie? Ale wracając do tej koncepcji zrównoważonego bezpieczeństwa w kontekście oczywiście deep state, to czy jest możliwe zbudowanie takiej koncepcji, która szanuje zasady demokracji, czy nie? Bo to jest wyzwanie. Sama idea tego głębokiego państwa, ona nam się kojarzy ze strukturami ukrytymi, działającymi poza tradycyjnymi mechanizmami demokratycznymi. To jest ważne. Ale przepraszam, wcale nie musi funkcjonować deep state w państwie demokratycznym. No tak, ale ja ci powiem, ja się odnoszę tylko i wyłącznie do demokratycznego, dlatego że deep state nie musi funkcjonować w państwie niedemokratycznym. To jest najlepsze. Dlatego, że tam, gdzie mamy do czynienia na przykład z wolą władcy i niczym innym, to sobie deep state może istnieć. Tylko jaki ma wpływ realny? No jest coś w tej myśli. A wiesz, co mi się jeszcze tak nasunęło, bo pewnie to nie do końca twoja tematyka, ale skoro rozmawiamy też o innych mm -hmm. państwach, to myślę, że warto nad tym też się zastanowić. Mieliśmy dopiero co, tak naprawdę, wybory na Tajwanie. Mm -hmm. Wygrał pan Lai. Czyli wygrał, tak naprawdę, nie wygrał. No, no ale zasadniczo wygląda na to, że Tajwan dalej chce iść swoją ścieżką, nazwijmy to niezależności od Chin. I czy, znaczy to właściwie nie wiem czy pytanie czy zadawać, ale no wydaje ci się tamto chyba mocna struktura deep musi funkcjonować właśnie ze względu na zagrożenie ze strony Chin, które mówią wprost, że już nie pamiętam roku mówił o tym doktor Niewiński, on nie był jakoś bardzo odległy ten, ten rok, że Chiny nie wskazując oczywiście w jaki sposób to zrobią, ale że dojdzie do jedności z Tajwanem, jak one to ładnie nazywają, tak? I hmm. zwróć uwagę, że ja też nad tym tematem mocno się zastanawiam, być może coś niedługo się pojawi w nacelowniku na ten temat, że i Niemcy bardzo szybko i Amerykanie powiedzieli, że w sumie Tajwanu i tak nie będą uznawać, tak? I to jest bardzo interesujące. Oczywiście może to być związane z wizytą wcześniejszą, przecież nie tak dawną, czy spotkaniem właściwie Xi z Bidenem, i pewnie chodziło przede wszystkim o Bliski Wschód, o czym się tak naprawdę mało mówiło, a dalej być może dopiero o Ukrainę, Rosję i tak dalej, ale właśnie jakaś cena tego wszystkiego musiała być i być może ten Tajwan w pewien sposób. Został sprzedany. Tajwan być może pewnych rzeczy też się domyślał, więc wydaje się oczywistym, że, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, ten Deep State jest wybitnie ważny. Wiesz, co tak. Tak, ja tak myślę. Jeżeli chodzi o Tajwan, ja oczywiście to, to nie analizowałem i to, to, to są zgadywanki w tej chwili, i czy, czy tam istnieje. I czy, czy jest jak jest skonstruowany, w jaki sposób działa. Ale no, chyba natomiast... jest dobrym przykładem do rozważań. Tak, mi się to, wydaje. Ja, tak, tak, ja wiem, ale ja już w ciemno nawet bym powiedział, że tam jest nie tylko deep state, ale i przynajmniej jeden rząd cieni. <grym> ja nie wiem, słuchaj, w zależności od tego, bo wszyscy mówią, o Chiny najadą. A co jeżeli Chiny, to jest, żeby nie było? Ja nie mam w tej chwili na to żadnych dowodów. Ja nie mówię o tym, jaka jest sytuacja faktyczna. Ja w tej chwili gdybam. Patrząc, a co jeżeli dojdzie z jakiegoś powodu do wojny bądź wojen domowych na Tajwanie? Powstanie kilka ośrodków rządzących. Co jeżeli okaże się, że tylko Chińczycy będą potrafili, ci Chińczycy kontynentalnie będą potrafili zaprowadzić tam porządek? A jeżeli to tak będzie wyglądało, na przykład, no, wydaje się całkowicie. No, i to z, po prostu mamy do że w ten to sposób... z statem, ale mamy z, z rządami cieni. I teraz kto uzna, kto nie uzna, nie mu, bo mówiłeś. No, czyli mamy mam problem państw nieuznawanych. W międzyczasie mo, może działają jakieś w ogóle tajne, nielegalne struktury i mamy do czynienia, może tam istnieje, ja nie wiem, z tajnym państwem, które istnieje też. To jest... No właśnie, bo użyłeś ważnego słowa, mi się wydaje, bo pojawia się gdzieś pewnie ta kwestia. Legalności tego wszystkiego, powinniśmy się w tym przypadku w ogóle nad tym zastanawiać, czy właśnie, bo sam powiedziałeś, że przede wszystkim w demokracjach ten deep state będzie. Tak, tak, tak. Tu chodzi o legitymizację osprano. władzy. I ten deep state zawsze jest zalegalizowany. On jest tajny, niejawny, ale on jest zalegalizowany poprzez tych, którzy zostali wybrani demokratycznym, demokratyczną drogą. Wiesz co, taka ciekawa rzecz przy tym Tajwanie, bo my jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Przecież istnieje coś takiego, jak piąta kolumna. A to jest jeszcze odrębna kategoria, a one to są takie kategorie. Zobacz, ile myśmy kategorii poruszyli związanych z Deep State dzisiaj. Ja, ja, może wymienię, żeby one tak były ciągiem. Powiedzieliśmy o, o, o tym głębokim państwie, o Deep State, powiedzieliśmy o rządzie rząd, rząd cieni, powiedzieliśmy tajne państwo, podziemne państwo, powiedzieliśmy o, o, o państwie nieuznawanym, powiedzieliśmy o piątej kolumnie, powiedzieliśmy o może nie o zamachu stanu, ale, ale w ogóle o katastrofach, jakie są, no o zamach stanu, który miał do miejsca w Ekwadorze, też powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o państwie podziemnym, mówiłem państwie tajnym, o czym jeszcze? O, se, o sekurokracji powiedzieliśmy. Popatrz, ile jest tego wszystkiego. Powiązanego bezpośrednio z tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. No, jak ktoś powie, że to są rzeczy, które są teorią spiskową, to na jakiej zasadzie? Przecież my rozmawiamy o kategoriach politologicznych. Śmieliśmy się wcześniej trochę sami z siebie, że ani w poprzednim odcinku, ani w tym tak naprawdę żadnego w cudzysłowie problemu nie rozwiążemy, a tylko znowu temat liśniemy. No i mam no nadzieję. Nie, nie, no i, i teraz to dopiero namieszaliśmy. No ale mam nadzieję, taką. Już mam nadzieję. No, mam nadzieję, mam nadzieję, taką no, już w pewnego rodzaju zwyczaju, że w pewien sposób właśnie zainspirowaliśmy was, drodzy, nasi słuchacze, do tego, aby nad tym się zastanowić. Na koniec jeszcze dobiję wam gwoździa. John Lecker przecież też w swojej książce tak naprawdę o tym Deepsty'ie wspominał, więc no ja wiem, że nie traktujemy tego jako dowód. Ale, ale jednak. Ja dowód mam. Tak, dawaj. Nie wiem, czy znacie taki, czy ty znasz, i czy wszyscy, którzy nas słuchają, znają taki serial. Nowa, nawet jedną serię nową zupełnie nakręcono parę lat temu, czyli jest minister, jest prime minister, czyli tak, ministrze, tak, panie premierze. Brytyjski serial BBC, który jest właśnie oparty na, na tym, co się sądzi o Deep State w brytyjskim systemie rządzenia. To był żart oczywiście, że mam dowód. Jest to bardzo zabawne, natomiast to świetnie pokazuje, jak to działa. Ale ty myślisz, Piotrze, tak naprawdę, że ten temat takiego, za przeproszeniem, zwykłego, szarego obywatela interesuje? Nie mówię o naszej dzisiejszej rozmowie, tylko w ogóle o funkcjonowaniu czegoś takiego? Czy każdy patrzy po prostu... Na to, że ma musi jakoś tam, nazwijmy to, normalnie żyć, chcę mieć jakiś tam swój. Jestem przekonany, księdze, że każdy spokój. chce żyć normalnie i to są tematy, które my poruszamy, że tak powiem, poza, ktoś sobie usiądzie, chętnie posłucha w wygodnym fotelu, nie wiem, leżąc, może gdzieś tam o czym my rozmawiamy. rozmawiamy. Natomiast co człowiekowi po takich tematach jak bezpieczeństwo, jak służby, jak nawet polityka, jaki wpływ mamy na to, że jakiś akt prawny wszedł w życie, czy nie wszedł w życie, co nas interesuje, że jakiś sąd nie uznaje drugiego sądu czy sędzia sędziego, czy w ogóle, jeżeli my trafimy z naszą sprawą chociażby spadkową do sądu, to licząc na to, że to się nie ciągnie jak flaki z olejem tak dalej, to i tak musimy się podporządkować. Możemy powiedzieć wy, danemu postanowieniu wyrokowi i tak dalej, możemy mówić, że my sądu nie uznajemy, to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo jak to widać, liczy się to, co mamy na talerzu, a cała reszta to są dodatki. No to jest w ogóle o czym rozmawiać, czy nie? Oczywiście, że jest o czym rozmawiać, bo człowiek jest takim stworzeniem, które chce wiedzieć, chce usłyszeć. Nawet jeżeli albo nie ma na to wpływu, albo są to rzeczy, które zupełnie są ponad nim. Przecież w ten sposób to byśmy ani nie mieli nauki, ani nie mi... ja nie wiem, czy byśmy z jaskini wyszli, gdybyśmy mieli takie myślenie, że się zajmujemy tylko tym, co pod nosem. No, a tajemnice zawsze przyciągają. No, one są najlepsze w marketingu. <laughs> no to już niejednokrotnie. Słyszałem, że różne kwestie związane i z funkcjonowaniem państwa, służbami, pewnymi niecnymi też praktykami, to zazwyczaj właśnie wychodzą od marketingu, reklamy sprzedaży itd. Mm -hmm. Szanowni Państwo, mam nadzieję, cichą, że udało nam się choć trochę was zainteresować tym tematem. Być może trochę poszukacie w internetach czy w innych miejscach na ten temat i sami się zastanowicie, co i jak może funkcjonować. Mam nadzieję, że było ciekawie. Mi się podobało. Bardzo mi się podobało. Twoje szpilki też. <grym> bardzo. <grym> Twoja skromność jest po prostu <grym> czymś, co bardzo lubię. A dzisiaj swoimi głosami bawili państwo? Artur Dubiel na celowniku. Oraz szpiegul.pl, czyli kapitan Piotr Herman. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze rozmowy. To może ja tylko na podsumowanie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Chciałem przekonać Ciebie i wszystkich innych do jednej prostej, myślę, że prawdy. Mianowicie to, że. Uwaga, deep state jest. kropka. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.